Dzień dobry szanownemu państwu. Część szanownych państwa zapewnie pamięta, w starszych filmach z winnicy opowiadałem o tym, że nie chcę mieć ogrodzonej winniczki, a w zasadzie całej posesji i że wchodzą mi w szkodę sarenki. Żaliłem się, płakałem, w końcu wymyśliłem, że zamiast ogrodzenia zainstaluję sobie elektrycznego pastucha. No i ten pastuch zdał egzamin, działał, przy czym ja wykorzystywałem słupy, na których jest rozciągnięty stelaż, mocowanie dla winorośli. I to tak, i do tego jeszcze oczywiście drut taki do pastucha, taki twardy, ocynkowany. I to tak działać działało, natomiast prąd ma to do siebie, że spierdziela najkrótszą możliwą drogą i często zdarzało się tak, że jak już roślinki sobie podrosły, to gdzieś tam dotykały tego druta od pastucha. No i ten pastuch na całej swojej długości tak średnio działał. Przy czym wtedy już najczęściej nie miało to większego znaczenia, bo już sarny się nie interesowały tymi starszymi liśćmi. One generalnie interesują się młodymi przyrostami. Przy czym po gradzie również się interesują młodymi przyrostami, takimi z pasierbów. Postanowiłem więc, że po pierwsze, większość z tych moich winorośli, które tutaj mam, będę prowadził wyżej, bo od samego początku te pierwsze druty były na wysokości około 45 cm. Oczywiście nie wszystkie odmiany tak prowadziłem, ale dosyć spora ilość winorośli właśnie w ten sposób była prowadzona. No i tak, sarenki miały dostęp bardzo blisko do paśnika, do tych młodych przyrostów. Winorośl, jak już wydała owoce, czyli winogrona, to opuszczała się tak na dół i w trawie, która rosła sobie z kolei do góry, te winogrona, te kiście winogron leżały i tam najczęściej było wilgotno. Dlatego, żeby mi było wygodniej i żeby sarnom było trudniej, to podnoszę większość winorośli na te 75 cm, gdzieś mniej więcej. Ten pierwszy drut będzie. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to jest taka, że postanowiłem, że zrobię sobie takiego pastucha osobno, cały osobny obwód, ale wymyśliłem, że będę chciał to zrobić tak, żeby mi było najwygodniej, jak najwygodniej, żebym mógł to montować, demontować, żebym mógł opuszczać w czasie na przykład koszenia trawy, żeby to nie było stałe, ale jednak wytrzymałe. Czyli odpadały wszelkie izolatory wkręcane w drewno i drewniane słupki, które po 2 latach gdzieś mniej więcej zostały zagrzybione i wypadały i w ogóle murszały. I w ogóle to jest zły pomysł. Dlatego wykorzystuję na winnicy, wykorzystuję w ogrodzie również takie paliki. Kurczę, z czego one to są? Z włókna szklanego chyba. Generalnie one są bardzo wytrzymałe, niewrażliwe na promieniowanie UV. Korzystam z nich jako z podpór do nowych roślin. Korzystam z nich jako podpór do pomidorów na przykład. Przy czym ja wcześniej kupowałem takie dłuższe te paliki i o większej średnicy. A teraz kupiłem, i one oczywiście były droższe od tych, które kupiłem teraz, bo teraz kupiłem trochę krótsze, chyba 20 cm krótsze i nieco mniejszej średnicy. Izolatory takie, które nakręca się na takie paliki. No i później można sobie przeciągnąć drucik. Po to, żeby jednak mimo wszystko tym sarnom nie uprzykrzać życia, żeby im nie zrobić jakiejś krzywdy, jeżeli będą biegły gdzieś tam rozpędzone i będą się chciały wtarabanić w te druty, to użyłem takiego cienkiego drutu. On ma 2 mm średnicy i w zasadzie jest przeznaczony dla psiaków. Pęka przy nacisku 40 kg. Czyli jak będzie zwierzę sobie biegło, to mu się tak szczególnie nic nie stanie, najwyżej je piźnie ten prąd, no bo w zasadzie po to elektryczny pastuch jest. Przestraszy się, ucieknie, no ale nie będzie miało żadnych ran. Albo podejdzie delikatnie, będzie się skradało i wtedy też, albo w tym czasie, kiedy pastuch nie będzie pracował, to zobaczy, uchu, tutaj jest jakieś ogrodzenie, więc być może odejdzie sobie, a jeżeli nie, no to znowu pastuch zadziała i przerażone odbiegnie w siną dal, i oby już więcej tutaj nie wracało. Najczęściej jest tak, że te zwierzęta, które raz tutaj już przyjdą i dowiedzą się, że ten pastuch tu jest zainstalowany,
przekonają się o tym na własnej skórze, to już nie wracają drugi raz. Dlatego najgorzej jest właśnie na początku sezonu, kiedy są te młode sorki, pojawiają się młode sarny, o które jeszcze są niedoświadczone i nie bardzo wiedzą. I mimo tego, że ta winnica nie jest jakoś strasznie długa, to często jej nie obchodzą, a z reguły właśnie specjalnie przychodzą po to, żeby się posilić młodymi, świeżymi pędami, młodymi, świeżymi przyrostami winorośli. Co mi, szczerze powiem teraz Państwu, nie jest specjalnie na rękę. To jest ta część winnicy, gdzie te sarenki mają najbliżej i najlepiej, bo one sobie przechodzą albo tutaj z pól, albo od lasu. No i to jest pierwszy moment, gdzie mogą sobie wybrać takie przetestowane wcześniej roślinki, które najbardziej mi smakują. No i takie mam tutaj właśnie winorośla. To znaczy one już są tutaj lat chyba z 5 i tak szczerze powiedziawszy, może miałem z 5 kiści winogron z tego wszystkiego, bo to albo korzenie zjedzą nornice, które też tutaj akurat lubują sobie przyjść, wybudować jakieś gniazdo, coś tam sobie zrobić i podjadać winorośle, albo zjadają je sarny, łamią młode przyrosty i później roślina nie daje sobie rady i muszę albo dosadzać, albo tak udaje, że rosną te rośliny cały czas. Przerabiałem, jak mówiłem, już te słupy betonowe, które bardzo fajnie sobie strzelały w czasie deszczu. To znaczy ten prąd z pastucha zlatywał sobie najkrótszą możliwą drogą do ziemi. Zbiegał sobie też po roślinach. Izolator, z których korzystałem, one są całe plastikowe. No i wydaje mi się, że są na tyle wytrzymałe, że będę je mógł kilkukrotnie i zmieniać wysokość, położenie, jeżeli mi będzie wygodniej albo mniej wygodniej. Jeżeli będę robił coś wyżej albo w ogóle nie będę chciał mieć pastucha, to zawsze mogę opuścić do samej ziemi albo po prostu zdjąć. Wydaje mi się, że to jest chyba najszybszy możliwy montaż z tego, co oglądałem. Będzie wytrzymałe i na lata, a poza tym jeszcze wykorzystuję te paliki również do innych celów, więc nawet jeżeli nie będę potrzebował pastucha, albo będę potrzebował go więcej, no to te paliki mam również, mam ich więcej, tych palików, do różnych celów. Albo będę musiał go kupić, znaczy je kupić, te paliki, i też mi się przydadzą do różnych innych celów, w razie jakby co. Izolator mnie kosztował 70 zł za 100 sztuk. One są pakowane w takich paczkach po 25 sztuk. Generalnie są różne i są różne kolory tych izolatorów. Jakoś nie rozmyślałem nad tym, jaki kolor czarny wydawał mi się najbardziej odpowiedni. Te plecionki też mają różny kolor. Ja wybrałem akurat zieloną, bez jakiegoś szczególnego powodu. Chociaż była na przykład pomarańczowa i mogłoby się zdarzyć tak, że te zwierzaki, które by podchodziły tą plecionkę pomarańczową, mogłyby widzieć bardziej, ale wydaje mi się, że nie. Ona jest na tyle cienka, że chyba jej w ogóle nie byłoby widać, nawet gdyby była pomarańczowa. Nie zmienia to faktu, że liczę na to, że będzie świetnie to działało w tym roku. To znaczy, że ta inwestycja, dodatkowa inwestycja w pastucha, będę z niej bardzo zadowolony. To tyle. Za jakiś czas zdam relację, znaczy po sezonie. Za jakiś czas, to znaczy gdzieś za pół roku, podejrzewam, że w którymś z filmów pojawi się informacja na ten temat, czy ten pastuch jest lepszy w takiej formie, czy mam do niego jakieś zastrzeżenia, czy coś tam jeszcze będę zmieniał, udoskonalał. Wydaje mi się, że przynajmniej będzie wygodniejszy do tego, żebym, jak będę jeździł tutaj, że jak do koszenia trawy, do prac takich na winnicy gdzieś z glebogryzarką, to będzie mi wygodniej odpiąć część, jakiś segment tego pastucha odpiąć i jeździć sobie, nie zwracając na niego uwagi, niż tak jak przedtem miałem, że te druty były poprzepinane z jednego betonowego słupa na drugi. No i zwyczajnie było ciężko to później porozplątywać, a jeszcze sarny czasami przychodziły i też była mały, pękały te druty, więc one gdzieś tam były poskręcane. Myślę, że z tą linką będzie mi wygodniej. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.